Mariusz Pójszo, zapraszam na program Kuby Wojewódzkiego. A coś więcej? Coś więcej? Dobry wieczór, zapraszam Państwa serdecznie na wieczór Kuby Wojewódzkiego. Idę. Idę! Kocham tę robotę w telewizji. Człowiek sobie leży, nic nie robi, publiczność klaszcze, kapela gra. Jeszcze się nauczę gadać bez sensu i mogę zostać prezesem telewizji. Moi drodzy, dzisiaj nie będzie talk show. Dzisiaj będzie reality show. Jestem, jaki jestem, należąco. Jeśli chcesz zobaczyć, jestem, jaki jestem, na stojąco, wyślij SMS-a. Jeżeli chcesz zobaczyć, jestem, jaki jestem, w duecie, wyślij dwa SMS-y. Słuchajcie, tak naprawdę nieprzypadkowo znalazłem się w moim ulubionym miejscu, bo podobno w tym programie o czymkolwiek nie zaczynamy rozmawiać, zawsze kończymy na seksie. Więc pomyślałem sobie, że od razu zajmę pozycję strategiczną i wyjściową, bo za chwilę pojawi się tutaj osoba, o której profesor Bralczyk powiedziałby nieźle wypasiona foczka. Sytuacja będzie łóżkowa i gorąca, więc dlatego zająłem moje ulubione miejsce. Podobno Marilyn Monroe chciała mieć jeden krótki napis na swoim nagrobku. Napis miał brzmieć, tu leży Marilyn Monroe, 95, 57, 90. Oczywiście z przodu 602, prawda? To dla inteligentnych. To były wymiary. No, dla inteligentnych, bardzo dobrze. I tak sobie pomyślałem, że za chwilę na tej kanapie będę mógł flamastrem z tyłu napisać, tu siedziała nieźle wypasiona foczka, 95, 50, 90. No albo tak mniej więcej. Spróbujemy to kolegialnie wymierzyć. Słuchajcie, to będzie przykład modelowej kariery modelki. Mam nadzieję, że będzie gorąco. Powitajcie ją bardzo serdecznie. Agnieszka Maciąg, zapraszam serdecznie. Cześć. Zobacz, coś. Zobacz. Cicho. Ładnie. Zobacz, tylko weszłaś, coś mi wypadło od razu tutaj. Strasznie, ale co z tymi wymiarami ci nie poszło? Rozrusznik mi wypadł. Agnieszka Maciąg, wolisz z tej strony? Wolę z tej strony. Dziękuję bardzo, że ze względu bardzo na proszę, mnie stronę nie, zmieniłeś. Nie. Chciałem tak zrobić, że będziemy losowali miejsca, tak jak na meczu piłkarskim, a potem byśmy się wymienili koszulkami. No ale... Jestem przygotowana. Na słuchaj, z wymiarami coś pomyliłem? Z przodu co? 601? Właśnie. Nie, ale co, o ile się pomyliłem? Powiedziałem 95... 57, 90, bo to jest Marilyn Monroe. Ale ona miała 1,50 m. Aha, czyli jak jest ciaśniej, to jest szerzej. To jest właśnie. Rzeczywiście, zobacz na kruszynę. Ale kruszyna wygląda świetnie, naprawdę słuszna, absolutnie budowa ciała. Ale on nigdzie nie może wyjechać z kraju, bo na lotnisku te bramki są takie, że on przejść nie może. I ostatnio go przez cargo wysyłaliśmy. Naprawdę. No ale nie o kruszynie mieliśmy gadać, w końcu on tu pracuje, nieźle zarabia. Agnieszka, z Marilyn Monroe to jeszcze była taka historia, że kiedyś zapytano ją w wywiadzie, jak to jest być kobietą, z którą chciałoby się przespać 2 miliardy ludzi. No bo to ona była gwiazdą, powiedzmy, o zasięgu globalnym. Jak to jest być Agnieszką Macią, z którą podejrzewam, no 7, może 7,5 miliona mężczyzn w tym kraju chciałby pójść do łóżka? Boże kochany, nie myślałam nigdy sobie w tych kategoriach. Jestem raczej, wiesz, taką panią, która wychowuje dziecko, gotuje obiady i ja nie mam o sobie takiego mniemania. No dobra, to 5 milionów ludzi. Mężczyzn. No przecież to jest niezwykła świadomość niezwykłej władzy. Nigdy nie myślałaś o tym nie, w ten sposób? Nie, nie myślę sobie w ten sposób. Boże, to byłoby strasznie trudne i gdzieś tam zobowiązujące. No to musiał być paru facetów dziennie. No wiesz, ale pewne są jakby oczekiwania bardzo wysokie i zaspokajanie tych oczekiwań, spełnianie ich gdzieś tam. Nie mówię tutaj o łóżku, tylko o tym, żeby zawsze być, wiesz, takim chodzącym symbolem seksu, to byłoby strasznie męczące. Nie, nie mam. Agnieszko, skąd ten stereotyp, że modelki są głupie? Skąd ten stereotyp? Bo ja ci powiem swoją wersję. No słucham cię. Ja miałem kiedyś dziewczynę, która pracowała jako modelka. Ja z nią byłem parę razy na castingach. Wiesz, o czym one gadają? Wiem. Siedzą trzy dziewczyny tak, na pampersach byłaś nie, jadę na podkłady, a na podkładach ty byłaś nie, na szampony teraz lecę, a to potem na smalec będę jechała i potem znowu ten łupiesz. Casting, casting, casting. A przecież rozmawiają faceci modele? To jest dopiero masakra, naprawdę. O czym? Kremy przeciwzmarszczkowe, solarium, siłownia, to są jedyne tematy.
Jeszcze ewentualnie Utopia albo jakiś inny klub i laski. Także to jest jeszcze gorzej. Skąd stereotyp? Trudno mi powiedzieć, skąd stereotyp. Chyba tak ludzie sobie jakoś to tłumaczą, że musi być w naturze jakaś sprawiedliwość i jeżeli jest uroda, to już nie ma inteligencji. W kolejce po mądrość dostaje się albo mądrość, albo urodę. Skąd taki stereotyp? Wiesz, trudno mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć, skąd taki stereotyp. No dobrze, ale... Monroe słynna, wiesz, trudno jest powiedzieć, że była słodką idiotką w życiu prywatnym. Ale tak ugrała. Być może również mężczyźni chcą postrzegać piękne kobiety jako kobiety, które są łatwe do zdobycia. Inteligencja jest chyba czasami zbyt ciężkim wyzwaniem dla faceta. Facet lubi czuć się mądrzejszy niż kobieta. Dzięki. Całkiem niedawno jakaś kobieta powiedziała, że na przykład stringi, popularne, wiecie, co to są stringi, prawda? Ja nie chodzi mi o struny. Ja nie wiem, co to są. Był taki zespół String Connection kiedyś się nazywał. Już oni wiem. Jakaś kobieta powiedziała, że stringi to jest tajna broń kobiet XXI wieku. Brigitte Bardot kiedyś powiedziała... Co to są stringi? Co to są stringi? Nie wiesz, co to są stringi? No właśnie powiedz mi, Kuba, co to są stringi? To państwo nie wiedzą, zobacz, co są zdziwieni. Nie wiesz? Poproszę modelkę, ja ci zademonstruję. Jest modelka tam? Pani Beata, przynieście panią Beatę. Proszę bardzo. Danielu, bardzo proszę. Jakaś kobieta powiedziała całkiem niedawno, że... Nie, to Brigitte Bardot powiedziała, że prawdziwą kobietę postaw panią Beatę. No i uważaj z tymi rękami. To jest raczej Angela. To jest Beata. Beata, okay. Że tak naprawdę prawdziwą kobietę poznaje się po tym, jaką nosi bieliznę i jak tę bieliznę zdejmuje. Czyli same prowokujecie tego typu skojarzenia. Pytasz mnie, co to są stringi. Ja całkiem przypadkowo, na przykład mam taki model, to jest mój fabryczny, ja nie wiem, czy widać. Ja bym ci chętnie je dał, ale wiesz co, bym przed programem przymierzał je Adamu, tylko moja twarz była wtedy taka dziwna, jakoś tak. Zdeformowała się. I wtedy wyglądałem jak ten, co czyta pogodę w TVN-ie. Agnieszka, to będzie słabo widać, wiesz, ale całkiem przypadkowo mi tutaj siostra pożyczyła o właśnie stringi. Bo ja cię chcę zapytać o jedną prostą rzecz. Po co wy kobiety to robicie? Poczekaj, pani Beato, pani się nie rusza. A dlaczego ty uważasz, że ja noszę stringi? W ogóle cały czas mnie ciągle mnie sprowadzasz do poziomu stereotypu i to mnie denerwuje strasznie. Ale poczekaj, właśnie chcę walczyć. No zobacz, no. Ubrana kobieta. Ubrana kobieta. To, czy ty widziałaś kiedyś mężczyznę, żeby był ubrany w sznurówkę? Owszem, ja mogę się ubrać w sznurówkę, nawet z sznurówki mogę sobie zrobić jesionkę, ale ja jestem typem nietypowym. Agnieszka, to powoduje, że sprowadzamy was do... stereotypu. Ale ja nie noszę stringów. Po co wkładać tę sznurówkę? Czekaj, bo ja rozumiem, Kuba, na przykład... Dlaczego wychodzisz z założenia, że ja noszę stringi? A co nosisz? Ja wiem, ja wiem! Ty pewnie jesteś tradycyjna! Tak jest! Agnieszka Maciąg! Tak jest, ja cię widzę, ja już cię widzę. Modelka znana, Agnieszka Maciąg, nosi tak zwane slipogolfy. Ja nie lubię różu przede wszystkim, wiesz? Jeszcze w kwiaty. Maciąg, jak ty mi powiesz, że Wolański cię widzi codziennie... Stój, cholera! Szybkie zmiany pozycji. Zobacz, Agnieszka, ręce opadają. Po pierwsze tak, a po drugie... Kilka prostych zabiegów. Bardzo proszę, no właśnie. I będzie z tego naprawdę coś bardzo seksy. Rzuć coś seksy, właśnie, bo to ja pożyczyłem od swojej dziewczyny. Tak myślałam. Tak myślałam. Tylko, że ona to nosi jako długie spodnie. Masz nożyczki? Nie, nie mam nożyczek, ale spróbuj, nie wiesz, to takie pret-a-porter zróbmy. No. Czy ja zasłonię, bo ta kobieta bardzo stydliwa. Co znaczy pret-a-porter? Zrobione na bieżąco. O. Na bieżąco. Tak suniesz sobie. No i teraz tak, mógłbyś poczekaj, bo jej przerwę widać tutaj. Proszę, to jest krótka lekcja, jak można zrobić z barchanowych. Czekaj, coś mi spadło, to chyba mi mikrofon. One są troszkę za długie, wiesz, ja nie obcięła, ale myślę, że gdybyśmy nawet je podwinęli. Potrzymasz Beatę, bo ja sobie przygnę mikrofon, dobra? Nie. W końcu. Ja teraz pracuję. Czy mnie słychać? O, dobrze. Okej. Okay. I co wy na to? Lepiej jest? Jest okej? Wiesz, że zupełnie inaczej? Wiem, bo tak naprawdę wiesz, w czym kobieta najbardziej seksownie wygląda, moim zdaniem. Czym, w czym? Mhm. To ja postawię panią Beatę, dobrze? A, to ci nie powiem. Dobrze. Wiesz co, bo ja tak się patrzę, czy jeszcze mam... Aha, bo jeszcze są... Bo to są podobno bokselki, tak?
Zobacz. Co? Nie, to bokserki są średnie, jakieś takie błyszczące. Ja sobie wyobrażam gołotę w takich bokserkach. A masz takie normalne... Tyson by go zacałował. Ale ty masz gust, Kuba, naprawdę. Widzisz, jakby kobieta pięknie wyglądała, szczupła, zgrabna kobieta w męskich bokserkach, ale w takich fajnych, słuchaj, bawełnianych. A to nie są fajne? Nie. Dobra, od matki pożyczyłem. Powiedziałeś, że nie nosisz stringów. Ja ci próbowałem udowodnić, że to właśnie wy powodujecie, że my o was myślimy jako o ciele. A co nosisz w takim razie? A to jest bardzo intymne pytanie, nie o mogę Jezu, ci to powiedzieć. To jest taki program, w którym staramy się zbliżyć, no. Co nosisz? Baby. A co ty nosisz, Kuba? Ja noszę bokserki i nie mam żadnego... Ja to samo. Męskie? No. Naprawdę? A jakiej firmy? No nie mogę reklamować teraz firmy. Firmy Vistula i Lantier. Rozumiem, a są jakieś wzorki tam? Nie, bo ja na przykład mam w Messerschmitty, które pikują. Ale one pikują w dół. Widziałam bardzo fajne, tylko na zdjęciu, słuchaj, właśnie stringi. I bardzo chciałabym je mieć. Mhm. A nie. Ja miałem takie gdzieś ten... Gdzieś ty nie brałeś moich stringów? Przepraszam. Bo te. Nie, i tutaj z przodu było napisane po angielsku, wrzuć monetę. A potem możesz, wykręcić numer. Szczerze mówiąc. Ale dobrze, bo ci było o takich stringach. I są bardzo fajne męskie stringi z futrem takim z przodu, wiesz? W zebrę na przykład. No. Męskie stringi z futrem z przodu? Tak. To nie jest dla mnie normalne, bo jakbym widział męskie stringi z futrem z tyłu... Na pewno takie są. W kolorze różowym, wiesz, ta sznurówka z futra. Fajnie byłoby. Ale powiedz mi, czy na przykład taki model, czy ty jako osoba, która nie nosi stringów, czy na przykład jakbyś otrzymała takie stringi, czy nosiłabyś? Czy Robert nie miałby nic przeciwko, jakby się rano budził, mówi wojewódzki Jezu? Agnieszko. Proszę, rano jak się budzi, to by nie zobaczył prawdopodobnie, bo błagam się, no, czy twoja dziewczyna śpi w stringach? To jest intymne pytanie. No więc właśnie. Bo ja jeszcze myślałem, wiesz, tutaj, żeby była twarz, a z przodu na tej kreseczce, żeby była cała moja sylwetka. I facet powiedział, że się zmieści, tylko będzie dużo miejsca po bokach, to... Słuchaj, naprawdę bym nawet kupiła, wiesz, za duże pieniądze. Naprawdę? Pewnie. Tak. Dobrze, bo ja właśnie myślałem, żeby zrobić taką kolekcję. Zrób taką kolekcję. Sadomaso wiosna 2003. Agnieszko, w ferworze tej radosnej rozmowy na temat stringów oraz innych rzeczy jeszcze chciałem cię o jedną rzecz zapytać, tylko zdejmę te twoje... A takiego męskiego nie masz? Stefana na przykład. Nie mam, dlatego wersji. że męski na wystawie jak stoi, to źle wygląda, bo tam... Powiedz mi, Agnieszka, ty podobno bardzo aktywnie działałaś w ruchu oazowym. Prawda to jest, Kuba. Mnie to nie dziwi, naprawdę. Co wy tam robiliście? Przepraszam, piosenki, modliliśmy się. To niesamowite, bo to właśnie przeczy stereotypom. A czy pamiętasz jakąś piosenkę, którą na przykład śpiewałaś? Tylko tak poważnie, bo mnie ciekawi ja właśnie... Jesteś przecież śpiewającą modelką. No. Mogłabyś zanucić taką piosenkę oazową, bo ja bym się chciał wzruszyć. Matko Boska, Częstochowska, prowadź nas do niebios bram. Dużo znam takich piosenek. Pamiętam. Czy znacie ten utwór? Może byśmy razem zanucili tak. To nie jest odpowiednie miejsce. To było dla mnie bardzo... Wiesz, to jest dla mnie część mojego życia bardzo ważna. Więc tutaj... Nie, ale ja nie mówię po to, żeby sobie z tego robić żarty. Zastanawiam mnie, poczekaj, nie, bo mi się... absolutnie. Poczekaj, bo nie wiem, gdzie jest góra, a gdzie dół teraz. O, dobrze. Bo mnie zastanawia jedna rzecz. Czy coś z tego ruchu oazowego zostało? Zostało w twoim życiu dzisiaj, w twojej duchowości? Przepraszam, że to wiesz, bo to tak troszeczkę wygląda niepoważnie, ale nie chcę, żeby tu kobieta się nam zaziębiła, bo to... Wszystkim bardzo to mnie ukształtowało na pewno, bo myślę, że gdybym wtedy robiła co innego, żeby gdybym nie spędzała tych, nie wiem... kilku dni w tygodniu na tym, że spotykam się z ludźmi, rozmawiamy o pewnych tematach, w które się gdzieś tam staramy zagłębić, że jesteśmy pewną wspólnotą, że jesteśmy nastawieni na drugiego człowieka, a nie na samych siebie, czyli troszkę inny model życia niż... Mów, przepraszam. W tej chwili prowadzi przeciętny nastolatek, który gdzieś tam już goni za sprawami materialnymi. Ja byłam skierowana na duchowość i na pewno byłabym dzisiaj zupełnie inną osobą, gdybym wtedy nie przeszła tego. Bo byłam w ruchu oazowym przez 4 albo 5 lat, już byłam nawet animatorką. Miałam taką grupę małych dziewczynek, czyli byłaś takim generalissimusem, takim zarządzającym. Byłam, tak, tak. To niesamowita historia, naprawdę. A powiedz mi, Agnieszko, czy... Próbowałaś kiedyś sił jako wokalistka. To była jakaś tam przygoda w znalezieniu swojego miejsca na rynku, prawda? Kiedy już chyba powoli nie chciałaś być wokalistką. Na rynku nie. A dokąd to cię zaprowadziło? Kim jesteś dzisiaj? Bo tak naprawdę bardzo wiele osób kojarzy ciebie jako osobę publiczną, z wybiegów, jako fajną dziewczynę. No dzisiaj to będą cię kojarzyli jako bardzo fajną dziewczynę.
Na pewno będą takie okoliczności, że będziesz funkcjonowała jako dziewczyna dobrze ubrana. A kim jesteś dzisiaj? Kim jesteś? Jaką funkcję pełnisz? Chciałabym, żebym odnalazła swoje miejsce w showbiznesie tak zwanym. Nie, tak? Ja się zastanawiam po prostu, do czego ci to doprowadziło. Czy to się opłacało? Jaką funkcję pełnisz dzisiaj? Czy pracujesz, czy nie? Opłacało się bardzo, dlatego że na pewno byłabym gdzieś tam niespełniona, gdybym tego nie zrobiła. Mhm. Także nie żałuję absolutnie tego. Spróbowałam. To, co chciałam przekazać, przekazałam ludziom. Nie wiem, czy jeszcze będę miała coś do przekazania, mam nadzieję, że tak. Natomiast to nie jest tak, że ja po nagraniu płyty muszę, nie wiem, zostać nagrodę Grammy albo być w pewnym momencie najlepsza w tym. To jest pewien etap, pewna droga. Robiłam bardzo wiele rzeczy w życiu i pewnie jeszcze wiele rzeczy będę robiła. Dzięki Bogu jeszcze żyję i nie podsumowuję swojego życia, że to już jest etap zamknięty, że to już jestem tam 65-letnią panią i już dziękuję za uwagę, nic się więcej nie wydarzy. Nie wiem, dokąd będę szła. Zupełnie nie wiem. Nie mam żadnego celu, jakiegoś sensu stricte określonego. Agnieszko, czyli nie jesteś sfrustrowaną osobą? Nie, nie jesteś. Tak mi się wydaje, że wyglądasz na osobę zadowoloną. To mnie bardzo cieszy. Na koniec chciałbym cię prosić jeszcze o jedną rzecz. Podobno istnieje jakiś taki patent, bo jako mężczyzna czasami w takich okolicznościach się pojawiający, podobno można to ściągnąć jednym ruchem ręki, mężczyzna. Czy ty znasz taki ruch? Czy wiesz, jak to... Bo jak ci cytowałem, że poznaje się prawdziwą kobietę po tym, jak nosi i jak zdejmuje. Czy masz jakiś taki patent na to, jak się można... jak mężczyzna, że tak... Wyobraź sobie, że siedzę sobie, nie? I tutaj niby, wiesz, tutaj opowiadam, wiesz, a tutaj jednocześnie... Ale kolegów spytaj, chłopaki. Słuchajcie, ale nie chłopaków, że oni nie noszą. Czy ten facet wygląda na gościa z stringa? Zobacz, no. Ale myślę, to nie dobre noszą, stringi, ale dziewczyny noszą ich. Czy jest jakiś taki ruch? Mogłabyś mi pomóc? O Jezu, zobacz, ręce opadają. Znowu mikrofon. Poważnie pytam, bo to jest zagadnienie praktyczne. Ale ja nigdy w życiu kobiet nie ściągałam stringów. Naprawdę. Może wyglądam na taką, ale nigdy tego nie robiłam. Tak wygląda kobieta, która nigdy w życiu innej kobiecie nie wyglądała stringów. Agnieszka Maciąg, dziękuję ci serdecznie. Zostań z nami. Dobrze. Daniel, kobieta Wenus z Milo, dobra, do tego, do antykwariatu. Tylko żeby mi się majtki zgadzały, dobrze? Agnieszko, zostań z nami delikatnie, chłopie, delikatnie. Ręce mogą zostać. Ręce nie mogą zostać. To są ręce, które leczą. Tak. Zostań z nami, dobrze, bo będzie następny gość. Moi drodzy, moim kolejnym gościem, którego spróbujemy wmanipulować w rozmowę o stringach, bo to jest dobry temat, a mam jeszcze takie różne modele. Z czym nam się kojarzy świat polityki? Świat polityki kojarzy nam się z nudnymi facetami, którzy w smutny sposób opowiadają, albo ze smutnymi facetami, którzy w nudny sposób opowiadają. Są wyjątki. A tak naprawdę najszlachetniejszym wyjątkiem będzie ta postać, która pojawi się za chwilę w studiu. Postać, którą tak naprawdę już dawno zawłaszczyła sobie popkultura. Postać postmodernistyczna w świecie polityki. Jaka to rzadkość, naprawdę. Niektórzy na niego mówią Janusz Korwin-Mikke, ale tak naprawdę Janusz Korwin-Mikke. Zapraszam serdecznie. Panie Januszu, bardzo proszę tu. Przepraszam za tę bieliznę, tutaj ja już sprzątam. Nie szkodzi. To Agnieszka, ja nie wiem, czy pan jest przyzwyczajony do takich widoków, ale Agnieszka nas rozrzucała troszeczkę. Panie Januszu, ustalmy na początku kwestię proceduralną. Jak powinienem się do pana zwracać, bo sugerowano... Panie Januszu, będzie bardzo dobrze. Panie Januszu, będzie bardzo dobrze. Tak jest. Okej. Okay. Panie Januszu, czy pan przysłuchiwał się naszej rozmowie na temat stringów? Tak. Czy ma pan jakieś swoje wyrobione zdanie na temat tego gadżetu, który tak naprawdę dotyczy nas wszystkich? One są mało sexy. Też tak uważam. W ogóle nie są sexy. Panie Januszu, ja bardzo przepraszam. To jest mało sexy? Jest kompletnie, to nie jest sexy. To nie są prawdziwe stringi. O, przepraszam, to widzę. Te czarne mi zabrali. No ale to znaczy, co jest niewłaściwego w tych stringach, jakby pan mógł powiedzieć? Znaczy, to się oczywiście daje zdjąć jednym ruchem ręki, ale to nie jest takie podniecające, jak gdyby normalne. No dobrze, dobrze. Chciałbym zacząć tę rozmowę, bo te stringi to właściwie margines. Ja mam do pana pytanie, które nie wiąże się bezpośrednio z polityką, ale z czymś, co ja definiuję jako gust narodowy. Czy pan uważa, że my jako Polacy mamy gust narodowy? Estetyczny gust narodowy? Jakie rzeczy masowo nam się nie, podobają? Nie, my jesteśmy misungami, trzeba powiedzieć jasno. Mamy trochę z Francji, trochę słowiańskiego, trochę z Niemiec.
nie mamy czystego gustu narodowego. Mhm. A czy kojarzy pan fenomen zespołu Ich Troje, o którym dzisiaj tak naprawdę toczy się dysputa? Co to jest? Co to jest zespół Ich Troje? Nie zna pan zespołu Ich Troje? Nie. Naprawdę? Naprawdę. Człowiek z niszy! Panie Januszu, czy jakbym tutaj miał przypadkowo Biblię i pan by powiedział, przysiągłby się pan na Biblię, że pan nie zna zespołu Ich Troje? Nie znam, znaczy widziałem na okładce jakiegoś pisma takiego faceta z kolczykami. Co to jest ten? A gdzie miał te kolczyki? Nie wyglądałem się uważnie. Gdyby to była kobieta, to bym zauważył. Rozumiem. No to jest ten, bo ciekawi mnie jedna rzecz. Ten zespół będzie reprezentował Polaków. Natomiast możliwe, że ja znam ich melodię. Tam na przykład, że dla ciebie zabije się to oni, tak? Tak. Także ja... Nie jest tak, że moje dzieci tam sobie puszczają, tak, słyszę to. Ale ciekawe, dlaczego pan zapamiętał akurat ten radosny fragment dla ciebie zabije się? Bo to jest przyjemnie pomyśleć, że jednego idioty mniej. To mocne słowa, panie Januszu, naprawdę. Tak. To samo tyczy wielu innych dziedzin, prawda? Ludzi jest za dużo, a nie za mało na świecie, więc jak ktoś chce... Jak ktoś chce umrzeć, no to niech umiera, co mu tam. Wolny człowiek w wolnym kraju. A czy jakbyśmy zostali po programie, może byśmy zrobili taką listę może razem wspólnie? A nie, to każdy sobie podejmuje decyzję sam. Ja jestem liberałem, a nie demokratą. Nie będziemy zabijali przez głosowanie większości, tak jak eutanazja jest sprzeczna z tą ideą, prawda? Każdy sam jak chce, niech się otruje, ale dlaczego głosować, kto ma iść do gazu, nie? Rozumiem. A jak pan się odnosi do tego, że ten zespół właśnie... Ten podmiot liryczny, który śpiewa, że dla ciebie zabije się, będzie reprezentował Polaków, czyli polski gust narodowy na festiwalu Eurowizji, czyli... Nie wiem, o co chodzi. Przepraszam bardzo, nie jestem w temacie. Cudowne. Jest pan szczęśliwym człowiekiem. Jest pan człowiekiem z niszy, naprawdę. Ja panu powiem więcej. Ja również pana widzę po raz pierwszy, bo telewizji też nie oglądam. Pan mnie po raz pierwszy na oczy widzi? No to rzeczywiście jest pan szczęśliwym człowiekiem. Panie Januszu, cicho, to ja wytłumaczę, to jest publiczność, to jest ten, co rysuje płyty, to jest DJ. Na niego proszę nie zwracać uwagi. Ja wiem, co to jest DJ, tak. Tak, DJ to jest właśnie facet, który gra igłą w poprzek płyty. Tak, ja wiem. Hałas, to jest muzyka młodych. Agnieszka Maciąg, modelka. Tak. Prowadzący, to jest, ja jestem autorem tego programu. A to jest gość programu. Gość programu Janusz Korwin-Mikke. Wszystko wiadomo. Panie Januszu. Ja pana zapowiedziałem z całą świadomością i sympatią, że jest pan postacią popkulturową, bo jest pan postacią niezwykle barwną, jest pan postacią, za którą bardzo wielu moich przyjaciół ze środowiska na przykład muzycznego głosuje, jest pan postacią, która do nich przemawia, z którą sympatyzują. Ja grzebałem troszeczkę w różnych wywiadach z panem i znalazłem taką wypowiedź, gdzie troszeczkę jakby pan sentymentalnie odnosi się do pokolenia hipisów, do pokolenia dzieci kwiatów. Czy pan miał coś wspólnego z tym? No, czy jeżeli pominąć parę dziewczyn, to niewiele. Prawdziwa wolna miłość. Natomiast to są czasy bardzo takie interesujące, bo to hipisi przemawiali pewien stereotyp, prawda? Mm-hmm. To była taka naturalna lewica, podczas kiedy władza PZPR się od tej lewicy odchylała, to oni się powiedzieli, jako opozycja lewicowa. Taka luzacka. No ja wtedy przeciwnie, chodziłem w sztywnym kołnierzyku i w muszce, mam za 16 już, bo też się musiałem czymś odróżniać, prawda? Oni się odróżniali. Był pan pierwszym hipisem w muszce? Nie, ja byłem antyhipisem, zdecydowanie. Uh-huh. Ja uważałem, że mężczyzna absolutnie nie może żyć w luzie. To luzactwo to jest przeciwieństwo kultury. Kultura polega na pewnych zakazach, na pewnych normach. Pan, tak się mówi o tym, że zasady, prawda, trzeba odrzucić. Nieprawda. Wiele osób mi mówi, że zasady trzeba łamać. No dobrze, ale jakby ich nie było, to by nie było co łamać, prawda? Także ludzie byliby nieszczęśliwi głęboko, gdyby nie było zasad do łamania. A istnieje znacznie więcej ludzi, którzy chcą mieć zasady po to, żeby ich przestrzegać. Też lubią mieć takie wskazówki. A hipisi je tutaj łamali, prawda? Z tym, że oni łamali je w lewo, a ja łamałem w prawo. Ale ja rozumiem, w tamtych czasach komunistycznych każdy, kto łamał, to był dobry. Mhm. Nie, bo zastanawia mnie, pan ma bardzo liberalne poglądy na temat narkotyków. Tak, oczywiście. Jak ktoś chce umrzeć, to niech się umiera. Na pewno zażywanie narkotyków jest mniej szkodliwe niż skok z 6. piętra, a 6. pięter nie zakazujemy, prawda? Więc, a nie zakazujemy chodzić na 6. piętro. Natomiast... Ale może by wnieść taką ustawę, zakazuje się wchodzić na 6. piętro. No właśnie, to jest bardzo, bardzo w duchu zakazu narkotyków. Nawiasem mówiąc, ludzie sobie nie zdają sprawy, jak, że mafie, według Reutera, czytałem 12 lat temu, wydają rocznie
półtora miliarda dolarów na łapówki dla polityków, żeby nie znieśli zakazu narkotyków. Bo gdyby znieśli, to by hera była nie po tam 30-40 zł w tej chwili za działkę, tylko byłaby po 15 groszy. A skąd pan się tak dobrze... Nie dałoby się na tym zarobić. A skąd pan się tak dobrze interesuje? To wy tam w parlamencie kupujecie tak drogo? Cała intera... Nie. Tyle jest na nim. Cicho, pan Janusz poda adresy dealerów. Cicho. Tyle jest ich na mieście, natomiast chcę panu powiedzieć, że przez to właśnie, że jest zakaz i tam w Bangkoku ona jest po 15 groszy, a tu jest po 30 zł, czy 40, to można zabić za te pieniądze. I dealerzy dają dzieciakom jedną, dwie, trzy działki za darmo, żeby się wciągnęły w to. Potem mają w nich klientów, prawda? A skąd on weźmie pieniądze na to? No zdaje sobie czterech następnych, prawda? I będzie żył z zysku. To jest potworna machina, uruchomiona dlatego, że jest zakaz. Gdyby nie był zakaz, oczywiście też byliby narkomani, ale by tam w miarę szybko umierali i by nie zarażali innych. Bo jeżeli... Panie Janusze, tylko to jest troszeczkę tak, że cały cywilizowany świat odkrywa medycyna, szczególnie dobrodziejstwa marihuany dla różnych chorób. U nas hasło narkotyki, marihuana, to jest czerwone światło. Nie boi się pan, że pan jest zbyt awangardowy? Trzeba odróżnić marihuanę, która jest używką typu tytoniu, kokainę czy heroinę, które są zabójczymi narkotykami absolutnie, żeby wam do głowy nie przyszło tego się tknąć. Czy załóżmy amfetaminę, która jest kiedyś była jako benzedryna używana jako normalny środek podniecający, także do pracy i tak dalej. To są zupełnie różne rzeczy i nie można wrzucać do jednego worka, także naprawdę... Ale mówiąc o legalizacji na przykład miękkich narkotyków, czyli marihuany, porusza pan temat, o którym tak naprawdę wszyscy mówią, bardzo niewiele osób ma pojęcie, a wszyscy mówią, nie no, narkotyki, nie można, przecież nie można. To powoduje, że pan jest traktowany jako... Część tych polityków jest po prostu przekupiona przez mafię. Właśnie, żeby nie zniosła zakazu narkotyków. Powiem panu, jak tak czasami się odnoszę, jak ogląda sprawozdania z Sejmu, jak oni mówią, to ja odnoszę wrażenie, że oni testują nawet niektóre. No, bo tak właśnie. Czasami... ja i mój klub parlamentarny... Ostatnio żeśmy testowali. Zaczyna sypać. Ostatnio żeśmy testowali, zawsze było wiadome, że Sejm uchwala dowolną ustawę za 3 miliony dolarów, a tu przed jeden chciał 17,5 miliona, no to dostał w dziób. No to jest... Ale on ma słabego dealera, dlatego tak źle wypada w telewizji. Tak patrzy dziwnie i mówi, ja tylko chciałem kupić prenumeratę u Michnika Gazety Wyborczej, no. Na 17 pokoleń do przodu. Dobrze, to temat narkotyków to jest rzecz trudna, śliska i wymagająca dogłębnej dyskusji. Zamykamy. Panie Januszu, na wstępie powiedziałem o postaci popkulturowej, bo wiele osób, to jest komplement, nie ma co ukrywać, tak pana ocenia. Są ludzie, którzy mówią, Janusz Korwin-Mikke, ten to ma power, przepraszam, że tak mówię, ten to ma jazdę. Jest pan postrzegany jako człowiek niezwykle dynamiczny. Czy nie myślał pan o tym, żeby rozpocząć jakąś karierę taką właśnie troszkę showbiznesową? To jest poważne pytanie. Bo pan ma temperament, pan ma, że tak powiem, niezłe gadane. No to prawie takie jak Adam Michnik, ale trzeba powiedzieć, że nie w tym jest rzecz. No, w konwencji show biznesu nie da się zbyt wiele jednak powiedzieć. Ja już prędzej robiłem karierę w nauce niż w polityce. Jestem właśnie raczej ideologiem niż politykiem. Ja mówię o wartościach, o tym, co trzeba robić, natomiast nie zajmuję się taką nawigacją praktyczną między rafami. Od tego powinni być politycy praktyczni. Szkoda tylko, że ci wszyscy, którzy to umieją, chcą płynąć akurat w przeciwnym kierunku niż należy. I to jest pewien problem. Oni umieją płynąć tym statkiem, tylko że chcą płynąć w złą stronę. To jest problem. Jak się pana obserwuje, to odnoszę takie wrażenie, że pan jest człowiekiem, który uważa, że i pan, i pana partia mają rację, a te 40 milionów zbłąkanych owieczek to są ludzie, którzy się błąkają w jakimś takim mroku niewiedzy. No powiedzmy sobie 36, bo w tej chwili w ostatnich wyborach dostałem 9%, więc myślę, że 36. No ale jak pan tak będzie dostawał te parę procent w każdych wyborach, to gdzieś tak koło 3000 roku pan zostanie prezydentem. No jest szansa, ale teraz medycyna czyni postępy, wie pan. To prawda. Panie Januszu, w dobie powszechnej agitacji za Unią Europejską pan jest troszkę w tym swoim bardzo barwnym porównywaniu Unii Europejskiej do skompromitowanego Związku Radzieckiego, czyli Sowieckich Republik Radzieckich, bo pan czyni tego typu porównania. Jest pan oryginalnie samotny. No nie, w tej chwili, jak pan wie, w sondażach już jest przewaga przeciwników Unii. Natomiast to jest normalne. No, patrzmy logicznie. Lat temu 7. Mieliśmy tempo wzrostu 7% rocznie. No podobno. Zaczęliśmy przyjmować ustawy unijne i zeszło nam do 1%. Teraz patrzmy na Niemcy.
w Niemczech jest 1% albo i minus 2 czasami bywa. Przecież tam jest klimat taki sam jak w Polsce, ludzie tak sami jak w Polsce. Jeżeli w Polsce wprowadziliśmy ustawy takie jak w Niemczech, no to tempo spadło nam do niemieckiego, czyli do zera i to jest normalne. Popatrzcie na NRD. NRD pierwsze weszło do Unii Europejskiej i co? Władowano w to 200 miliardów dolarów, podobno więcej. I ludzie uciekają z tego NRD, są niezadowoleni, uciekają do RFN-u, bo to jest zły ustrój, to jest socjalizm, tylko jeszcze gorszy. Zwróćcie uwagę, że mamy w tej chwili 4 razy więcej urzędników niż w roku 88. Czyli mamy 4 razy więcej socjalizmu, bo gdybyśmy szli do wolnego rynku, to urzędników byłoby 4 razy mniej. Skoro teraz budujemy nie żaden tam kapitalizm czy liberalizm, budujemy eurosocjalizm. Nawet za komuny nie było czegoś takiego, żeby chłopu nie wolno było produkować więcej mleka. Tylko za Hitlera krowy musiały być kolczykowane. Mamy niestety ustrój faszystowski, który panuje w Unii Europejskiej. Swobodnej wymiany myśli. Weźcie sobie program Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec, czyli NSDAP, 28 roku, gospodarczy. Porównajcie z programem gospodarczym Unii Europejskiej, przekonacie się, że to jest ten sam program. To ciekawe. Niedługo Agnieszka będziesz musiała zapuścić wąsy i chodzić w brunatnej koszuli. Sztumbarfiner maciąg. Oni raczej wyznają socjalizm, bo, znaczy ja mówię o narodowym socjalizmie, ale przecież z chwilą, kiedy powstanie, jeśli powstanie oczywiście, jedno państwo europejskie, zaczął mówić o narodzie europejskim, tak samo jak Stalin mówił o narodzie sowieckim i tym samym eurosocjalizm stanie się narodowym socjalizmem. A pan zostanie okrzyknięty prorokiem. Nie, ja będę niestety wtedy opozycjonistą, ale na szczęście już wiemy, że do tej Unii nie wejdziemy. Wiemy już, że... Nie wejdziemy? No, oczywiście, że nie. Wiemy, że się rozpadnie w ciągu najbliższych, być może nawet już tygodni albo miesięcy. Także ja już jestem spokojny. Ja to mówiłem już półtora roku temu, proszę sprawdzić. A mnie się wydaje, że wejdziemy, a Janusz Korwin-Mikke pójdzie siedzieć. To jest możliwe, bo jak słusznie pan zauważył, we Francji i w Niemczech już siedzą ludzie za poglądy. Tego nie było. Ale w krajach faszystowskich, jakim są Niemcy i Francja, siedzą ludzie za poglądy. Tego w Anglii czy w Ameryce nie ma, a tam jest. Uważajcie, co mówicie, maciąg. Moi drodzy, po tej dawce swobodnej myśli chciałbym, żebyśmy bardzo serdecznie podziękowali Janusz Korwin-Mikke, Agnieszka Maciąg. Dziękuję, kochani, naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale chcę... Dziękuję serdecznie. My razem dziękuję. Dziękuję. Co ty chciałaś? No, stringi chciałam. No dobrze, no. Panie Januszu, jak Agnieszka dostaje, to dla pana też. Takie konserwatywne angielskie stringi, dobra? Dla pana na pamiątkę. Dziękuję, kochani. Pa, pa. Niech wam stringi lekkim będą. A właśnie lekkimi. Słuchajcie, to była pokaźna dawka historii w wykonaniu Janusza Korwina-Mikke. Ja dzisiaj nieprzypadkowo się ubrałem tak troszeczkę sadomaso, bo ostatnio program Idol wygrał Krzysiek Zalewski, więc heavy metal w ofensywie. I postanowiłem dzisiaj postawić właśnie na ten rodzaj muzyki, bo okazuje się, że ma on bardzo wielu wyznawców w naszym kraju. W przeciwieństwie do Janusza Korwina-Mikke. A nazywają się Hunter! Zapraszam serdecznie! Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. A, już wszyscy. Ciszę. Prosimy nie regulować odbiorników. Zespół Hunter. Dziękujemy. Dziękuję. Zanim pojawi się następny gość, chciałbym... Dwa zdania na temat listów. To są listy, które dostałem dzisiaj, idąc tutaj do was na program. Bardzo lubię czytać listy, także piszcie adres na zakończenie programu. Do paru listów chciałbym się odnieść. Szczególnie jeden list mnie zaintrygował. Pan Krzysztof Pluta z Gdyni. To jest autentyczny list. Otóż pan Krzysztof Pluta z Gdyni napisał do mnie: Szanowny panie Kubo, jestem dysponentem domeny internetowej kubawojewódzki.pl. I chciałby mi ten pan sprzedać tę domenę. Pan Krzysztof Pluta zarejestrował sobie domenę www.kubawojewódzki.pl. Panie Krzysiu, no co mogę zrobić? Chyba zarejestrować tylko domenę krzysztofpluta.pl albo odesłać pana do mojej uniwersalnej domeny www.pocałujmiewdupę.pl. Przepraszam za brzydkie słowa. Ja rozumiem liberalizm gospodarczy, ale w taki sposób, jak chce się pan wzbogacić, to niech pan sobie zarejestruje domenę www.andrzejleper.pl. I handluję nią dalej. I jeszcze parę listów.
Patrycja z Nowej Górki pyta, jak mogłem powiedzieć, że Iron Maiden to wiocha? To jest poważne pytanie. Patrycjo, a żeby wypowiedzieć się na temat zespołu Iron Maiden, że jest wiochą, należy zobaczyć zespół Iron Maiden i przypadkową polską wiochę. Następnie połączyć te dwa fakty. Co mi się udało, bardzo przepraszam, ale takie mam skojarzenia. Pani Zuzanna z Bytomia chce, żebym zaprosił Agnieszkę Chylińską. Pani Zuzanno z Bytomia, pracujemy, aczkolwiek wiemy o tym, że Agnieszka bardzo często potrafi powiedzieć fuck off. Niektórzy telewidzowie żądają przeprosin za moje zachowanie, bo płacą abonament. To nie ta telewizja, kochani. Prezes Solorz nie pobiera abonamentu i dlatego możemy się zachowywać jak chcemy tutaj. Ania z Rybnika nie wierzy w miłość. To smutny wniosek. Są tam jakieś chłopaki w Rybniku? Bo ja będę musiał przyjechać, naprawdę. Z zakładu karnego dostajemy listy, że ludzie, którzy tam czasowo, przypadkowo oczywiście przebywają, chcą koszulek, tak. No ja wiem, jak wy się tam chłopcy bawicie i nie chcę, żeby moja twarz na to patrzyła. Naprawdę. Natalia z Przemętu chce, żebym złożył życzenia urodzinowe jej mamie. Mamo Natalii z Przemętu, niestety w tym programie nie składamy życzeń urodzinowych, wszystkiego najlepszego. Agnieszko, aha, jeszcze do Agnieszki, to Agnieszka będzie wiedziała. Agnieszko, nie gniewam się za to, co napisałaś, naprawdę. To nieprawda i to była pomyłka, fotomontaż prawdopodobnie. Poza tym ja nie jestem tak owłosiony jak na tym zdjęciu. Co do witryny internetowej to mówiłem. Najważniejsza rzecz, moi drodzy, najważniejsza rzecz, która przytrafiła się w listach, to lista gości, którą wy sporządziliście, którą wy chcielibyście, gości, których chcielibyście zobaczyć w naszym programie. I jest to mnóstwo nazwisk, natomiast czwórka, finałowa czwórka, bardzo poważnie mówiąc, jest bardzo określona. I niniejszym za pośrednictwem telewizji własnego programu zapraszam te osoby, bo już niektórzy z nich zaproszenia otrzymali, niestety wahają się. Andrzej Leper, Michał Wiśniewski, Robert Leszczyński, a na czwartym miejscu postać, którą zaproszę dzisiaj za chwilę, która świadczy o tym, że ten program idzie na dno. Dlatego, że moim waszym gościem będzie DJ Adamus. Zapraszam serdecznie! Adamusie, zapraszam. Zapraszam. Wyłącz to, wreszcie będzie cisza w programie. Adamus, to autentyczna lista preferencji widzów tego programu. Wszystkie cytaty z listów jak najbardziej autentyczne. Czyli ja mogę podziękować rodzinie, tak? Masz bardzo dużą rodzinę, bo dużo właśnie z Opola przyszło listów. Ty jesteś z Opola, Hopie? Ja, Hopie. Pierwszy DJ z Opola, który gra u mnie. Ten chłop też jest Opola. Który? Ten w okularach Roy Orbison. Jo. Ten on dziwny, ten? Say yeah! Macie tam strasznie brzydki. Znaczy, bo kupiłem bilet. Macie tam brzydkich chopów w Opolu, Hopie. Do Warszawy kupiłem bilet rodzinny i musiałem go zabrać, wiesz? Najładniejszym hopem w Opolu to Elżbieta Zapędowska jest. No dobrze. Adamus. Powiem ci szczerze, że jest to dla mnie miłe i zaskakujące, bo listę gości oczekujących na wizytę w programie mamy długą. Natomiast znalazłeś się w otoczeniu Roberta Leszczyńskiego, Michała Wiśniewskiego, Andrzeja Lepera. Powiedz mi, czy to komplement dla ciebie, czy raczej kłopotliwa sytuacja? Znaczy, Robert jest moim przyjacielem. Z Andrzejem jeszcze nie piłem. A Michał generalnie, no okej, okay, no. Jest jaki jest. Jest jaki jest, każdy widzi. Musimy nie regulować odbiorników, jest jaki jest. No. Bo widzisz, jesteś przypisany jednak do kultury klubowej. Sam fakt pojawienia się ciebie w tym programie był komentowany bardzo szeroko. Niektórzy twierdzą, że to zdrada, bo wchodzisz w komercję, bo kultura klubowa to jest zupełnie inny świat. Jak ty to widzisz? Czy ty jesteś zdrajcą, czy nie, Adamusie? Pieronie. To jest tak, że kiedyś coś, co rodzi się gdzieś tam w undergroundzie, wiesz, w jakichś tam strukturach, nie wiem, piwniczno-klubowych, jeżeli jest szansa gdzieś to pokazać komuś innemu, no to głupotą byłoby tego środowiska nie robić tego, nie? Więc akurat tutaj jest taka sytuacja, że korzysta się z takiej szansy, a jeżeli nie sprzedaje się swoich wartości, które gdzieś tam zostały, wiesz, zaznaczone wcześniej, znaczy, ja sobie odpowiadam na to pytanie, że ja czuję się z tym okej, okay, nie? No ale mówi się, że DJ-e to złodzieje, bo korzystają z cudzych płyt, z cudzych dźwięków, z cudzych emocji. Znaczy, to nie do końca jest tak generalnie. Trzeba zacząć od tego, że jakby, jeżeli DJ występuje, to nie jest prezenterem muzycznym, który puszcza gdzieś tam po kolei kawałki, tylko prawdziwy DJ, który gdzieś tam występuje w klubie, robi tak zwany kolaż muzyczny, czyli tak naprawdę korzystając, nie wiem, z gramofonu, miksera, kompaktów, kumpla z Opola. Dokładnie, kumpla z Opola. Chociaż dziwak. Wokalistki, którą gdzieś tam się nagle spotkało w klubie. Tworzy się nowy gatunek. I tak naprawdę większość płyt, z których się korzystają DJ-e, nie jest w sprzedaży. Mhm. Ona jest tylko jakby, są DJ-e producenci, którzy produkują muzykę. Najbardziej znani, na imię Fatboy Slim, Carl Cox, z którym będę teraz za niedługo grał.
w Warszawie na koncercie, bo tak można to określić, na performersie w pewnym sensie. Oni są też twórcami, robią tą muzykę dla innych DJ-ów i wtedy przez kolaż, przez połączenie pewnych dźwięków powstaje nowy gatunek muzyczny, nowy utwór. Ale czy można w ogóle mówić o tym, że wygracie? Przecież ty rysujesz płytę. Nie. Znaczy, za większe pieniądze to bym tu grał. DJ-u Adamusie, ty jesteś od jakiegoś czasu szefem muzycznym radiostacji. Stacji muzycznej, która była wielką nadzieją młodych ludzi, którą stworzył Paweł Sito, nasz serdeczny kumpel, i który z tej radiostacji poprzez wszechmocną władzę kapitału Radia Z został wykopany. Znaczy, podziękowano mu. No tak, brutalnie. Powiedz mi, czy nie miałeś takiego lekkiego kaca, wchodząc w miejsce, które powstało dzięki entuzjazmowi grupy zapaleńców? Ja już nawet nie tyle byłem zmiennikiem Pawła, co zmiennikiem Piotrka Meca. Mhm. Jakby tak zmiennikiem naprawdę... zmiennika Pawła. Dokładnie, więc raczej sytuacja jest taka generalnie. Mając pieniądze na szczytne cele, można robić te szczytne cele. Jeżeli się nie ma pieniędzy, to trudno robić szczytne cele i ludziom na przykład nie płacić, bo jest to wykorzystywanie, prawda? Mhm. Nie wiem, 30 osób robi za darmo program, ale tak naprawdę okej, okay, oni są zapaleńcami, ale jeszcze jest koncesja. To jest wszystko tak, nie wiem, tutaj moglibyśmy z panem, wiesz, konwinem Mikę usiąść i tu jest koncesja, gdzie generalnie piractwa radia nie można nadawać, więc trzeba są pieniądze, żeby zapłacić koncesję. Nadajniki to jest kolejne pieniądze, więc gdzieś te pieniądze trzeba jakby... No dobrze, ale czy robicie dobre alternatywne radio? Słuchacie radiostacji? Tak czy nie? Kto słucha ręka do góry? No, no zobacz, no, no zobacz, mnóstwo ludzi. No, więcej słucha radiostacji niż zna Korwina Mike, no. You know. Nagle okazuje się, że jesteś większą postacią, czyli masz wpływ na większe medium. No i dlatego generalnie, wiesz, mi na tym zależy, bo nie czuję się, że gdzieś tam się sprzedałem na tej zasadzie, wiesz. Ja powiedziałem, że jeżeli zostanę zmuszony, a wiem, że w tej chwili tak się nie stanie, do zagrania utworu na playliście, który mi osobiście nie leży, to ja podziękuję, wiesz. Ja mam na tyle dużo roboty w tej chwili, że ja spię po 2-3 godziny na dobę, więc cały czas chodzę lekko poddenerwowany. Mhm. Ale wiesz co, zastanawia mnie jedna rzecz, bo radiostacja też wpada w taki syndrom, na przykład jak ja przyniosłem ci swój utwór, w Radiu Z mi powiedzieli, że za nowoczesny, a ty mi powiedziałeś, że za tradycyjny. To kto ma mnie grać? Radio Maryja? Radio Józef? Ale wiesz, ale ja ci dałem alternatywę, jakby radio komercyjne ci nie dałem. Ja, wiesz, u nas Mysłowic w formie surowej by nie poleciało, prawda? Ja powiedziałem menadżerowi, słuchaj, tu masz adresy trzech remikserów. Oni ci zrobią fajne remiksy. I tak naprawdę, wiesz, te remiksy gościa nic nie kosztowały, ponieważ ci ludzie robią to z zapału, bo mają frajdę zrobienia remiksu, ponieważ w tej chwili nie ma takiej, wiesz, wartości, że wiesz, że do, nie wiem, do Hajku Kowala, czyli do Matkowalskiego, czy do Motwanków, czy do jakiegoś kolejnego producenta polskiego, czy do Wawy. Do Wawy może stoi kolejka, bo oni już gdzieś tam jakby zaistnieli na zachodzie, ale o co chodzi? Ci ludzie robią za darmo. Do Wawy stoi kolejka, pamiętajcie. Producenci polscy, którzy istnieją jakby w Europie, wydali naprawdę dobre rzeczy. Mhm. I remiksują, wiesz, za darmo te rzeczy. I jeżeli jest to w konwencji, zostaje sam wokal, powiedzmy, z Mysłowic i jest remiks, wiesz, nowoczesny, to ja to wrzucam na playlistę, bo po pierwsze jest to nowoczesne, po drugie jest to rzecz polska, co mnie na maksa cieszy, bo gdzieś tam wewnętrznie strasznie mi zależy na tym, żeby ten rynek się rozwijał, bo my tak naprawdę nie ukrywamy, jesteśmy krajem debili muzycznych. Podkreślam. Czy ktoś się przyznaje? Jeden tylko, no dobrze, to nie jest właśnie średnio. Ponieważ wiesz, my jesteśmy wyjałowionym... A co to znaczy, że jesteśmy krajem debili muzycznych? No, no to, że jedzie kto, ten, a kto nie inny na festiwal Eurowizji, powiedzmy. Ja nie mam nic osobiście do tego człowieka, ale po prostu wiesz. Zresztą wiemy wszyscy, jaka była droga ich troje. Oni też zaczynali gdzieś tam od podziemia i tak dalej, ale dla mnie to w ogóle nie kręci, jest to po prostu jakieś takie niesympatyczne wręcz, nie? Okej. Ostatnie pytanie. Jak zostać? Wyobraź sobie, że tu siedzi tabun młodych, zdolnych, przystojnych ludzi. Chcieliby zostać DJ-ami, być tak dziwnie ubrany jak ty, mieć taką dziwną fryzurę, robić hałas. Znaczy to można robić nie będąc DJ-em. Ale czy trzeba na przykład, nie wiem, chodzić do szkoły muzycznej, pójść do Elizy Pędowskiej, żeby nauczyła? Słuchaj, ja przez tam ileś lat grałem w zespole, więc... Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak czysto stawiam dźwięki. Znaczy trafiłeś co drugi. Bo 4 lata na to pracowałem. 4 razy 2 jest 8. Dobrze. Jak zostać DJ-em? Słuchaj, kupić gramofon i robić... Też tak można. Ja generalnie nigdzie się nie uczyłem jakby, co słychać. To prawda. Jest szkoła w Warszawie. Mój przyjaciel prowadzi, Wojtek Szymocha. Można tam, zresztą jest propozycja, żebym ja też wykładał, nie wiem jak z czasowo... Szkoła DJ-ów już jest? Tak, tak. Generalnie masz lekcje, nie wiem, chcesz robić, grać taki gatunek, masz zajęcia z człowiekiem o najlepszym w Polsce od tego gatunku. Profesor DJ Szymocha, profesor DJ Adamus. To ładnie brzmi. Znaczy, wiesz, to nawet jest profesor DJ Igor. Wiesz, to jest fajne, bo nie trzeba popełniać pewnych błędów, wiesz, na tej zasadzie zastanawiać się, wiesz, dlaczego akurat tak się zrobiło, a nie inaczej. Wiadomo, że się nie nauczy feelingu nikt, prawda, ale jeżeli chodzi o technikę, to po prostu, nie wiem, w ciągu to, co ja się uczyłem przez rok czasu, można pokonać przez pół roku, nie? Okej, nie nauczy się feelingu.
Mam taką propozycję. Trzeba się urodzić. Adamusie, mam taką propozycję. Zrobimy tak. Ty zakończysz ten program, a ja ci zagram dżingle, dobra? Dobrze, na pozycję? Na pozycję, bardzo proszę. DJ Adamus był waszym gościem. Dzień dobry, dziękuję. Poczekaj. Igor, poczekaj, Adamus, włączone to wszystko jest? No nie do końca. Jak to zrobić, żeby to chodziło? O, dobra, jest, mam. A to jeszcze mi zrób, żeby głośno było. Dobra robota i 2300 miesięcznie. Żeby mniej po głosu było i bardziej... O! Dobra, to teraz ty spróbuj mówić, jak ja ci będę przerywał, no. Okej. Okay. Jesteś taki cwany. Kończymy program, DJ Adamus skończy, uwaga. Tylko tak mów z pauzami, żebym ja wiedział, kiedy robić te. Już? No. Już? Niech mówi. Pierwszy i ostatni występ. Pierwszy i ostatni występ. Do publiczności tam mów. Pierwszy i ostatni występ Kuby Wojewódzkiego jako DJ-a. A ja się może jeszcze tu pojawię. Do widzenia, dziękujemy wszystkim! Dziękujemy, do zobaczenia!